Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Spokojnie. Nikt nie umarł, ale chciałem się dostroić do um, szaty graficznej e, tego piwa. E, to będzie taka degustacja z elementami 1000 IBU, bo jak ja usłyszałem o tym, że Karpackie będzie teraz w edycji słody dymione, to ja myślałem, że ktoś mnie wkręca. Wszedłem szybko na stronę karpackie chyba.pl. I rzeczywiście, karpackie przeszło rebranding. Um, powstały trzy wersje, jasne, powiedzmy, w takich zielonych, ten, no podstawowa, nic tam ten, mocne karpackie bodaj 7% to jest teraz karpackie żywiczne chmiele. A karpackie 9% to jest karpackie słody dymione widziałem na bardzo fajnego mema e, e, gdzie było podpisane dymione to będzie jak stary trzy wypije e, ale słuchajcie e, moja reakcja była ja wrzuciłem od razu post na, na Facebooku jak tyś mnie Wampur, zaimponował tym piwem to jest no Największy mój respekt. Jeszcze zanim spróbowałem. Nieważne, jak ono będzie smakowało, ale to świadczy o tak wielkiej odwadze e, ludzi, którzy tam e, te decyzje podjęli. że To jest odwaga ocierająca się o szaleństwo. Wziąć markę, która była kojarzona z tanimi, mocnymi piwami. Żeby nie użyć e, określenia żulerskimi, e, i spróbować z niej zrobić coś dość awangardowego, jak na ofertę Van pura. Eee, I ja Wam powiem, że ta zmiana generalnie jest mega spójna. To się wszystko kur naklei, tak? Żywiczne, chmiele, las, Karpaty, karpackie, no mega pasuje. Dymione, ognisko, wiecie, tam jakieś wypalanie y, tam y, węgla drzewnego, nie wiem, czy się wypala w Karpatach, tak, ale chyba jest taki temat, nie? To się mega klei wszystko, ale to jest kompletne szaleństwo, dlatego że ci, którzy pili to do tej pory tylko po to, żeby dostarczyć alkohol e, do mózgu, no, bez zbytniego absorbowania zmysłu smaku, oni nie oczekują żadnych dymów, <laughs> przynajmniej nie w piwie, a dopiero później, e, ani, ani nie oczekują żadnych żywicznych nut chmielowych, nie? E, ich podstawowym kryterium oceny, czy piwo jest dobre, jest to, czy dobrze wchodzi. No, i oczywiście, ile kosztuje, jaki jest współczynnik z Paysona. Więc to jest kompletne szaleństwo, żeby do tego, do tych y, wiernych y, konsumentów, nie bójmy się tego słowa określić, heavy userów, czyli takich naprawdę y, wiernych konsumentów, którzy kupują w kółko to piwo, zmieniać im, wywracać im wszystko do góry nogami, zmieniać im smak tego piwa i rozumiem, trafić do takich. Troszkę do Birgików, troszkę do takich ludzi, wiecie, świadomych. Wiecie, to, to są takie klimaty te, wiecie, bushcrafty, te wszystkie jakieś tam ekologiczne rzeczy, nie? No przecież tutaj mamy wilka, wspieramy karpackie wilki. E, to się od razu kojarzy z jakimiś wiecie wolne Karpaty, e, puszcza karpacka, niewidzialny e, park turnicki park narodowy. No to, to są w ogóle super skojarzenia. Tylko ci ludzie jeżeli tylko kiedykolwiek mieli styczność z Skarpackim, to uważają, że to jest coś, czego co totalnie nie jest dla nich. Co oni by tego w ogóle. Przestań! No, przestań. Jeżeli znają krafty, to, to, to może kraftowe piwo piją. Jeżeli nie, no to być może tam piją jakieś, no nie wiem, no może łomże, no może, może perełkę, tak? ale nie karpackie. Więc jest to tak odważna decyzja, żeby po prostu zanegować całe DNA marki, nie bójmy się tego słowa, i stworzyć coś, co wydaje się zajebiste. Znaczy ta koncepcja, mówię, to się wszystko klei. To jest w ogóle super zmiana. Ale czy Van Pur jest w stanie przekonać nowych ludzi do karpackiego, jeśli oni już mają jakieś wyobrażenie o karpackim, a Jednocześnie jestem przekonany, że stracić obecnych klientów. Oczywiście, wiąże się z tym e, jeden plus, jeżeli to się uda, no to to piwo można sprzedawać znacznie drożej niż to, które sprzedawano do tej pory. Dlatego, że to jest zupełnie inne piwo. To jest już piwo specjalne. Więc e, no powiem Wam szczerze, że jestem pełen entuzjazmu, jestem pełen po prostu. E, ja, ja, ja tego piwa poszukiwałem, jak usłyszałem, że jest w Kauflandzie, to normalnie fakt, że nie pojechałem specjalnie do Kauflanda, ale będąc we Wrocławiu mówię nie, no Kaufland musi być. Eee, odwiedziłem tego Kauflanda i był. Żywicznych chmiel nie było, było też to zielone, to zielone też wziąłem, także też za jakiś czas będzie. Ale po prostu, no muszę powiedzieć, że Jestem pod mega, mega wrażeniem. Jak wyście mnie w tym wanpurze zaimponowali tą odwagą. No i tym, że zrobiliście piwo dymione, tak? W Polsce się dymi. Ja marzyłem o tym, żeby piwa dymione były polską specjalnością, to się tak średnio przyjęło. Znaczy inaczej, powiem tak, w skali Europy myślę, że jesteśmy krajem, w którym dymionych piw jest jednak sporo. Porównywać możemy się z Niemcami. I praktycznie żaden inny kraj pod względem liczby piw dymionych raczej na mnie podskoczy. Ale jednak to nie jest tak, jak ja myślałem, że będzie. Nie? Myślałem, że będzie dużo, myślałem, że będzie bardziej dymione w Polsce. Więc powiem szczerze, jestem, jaram się, jaram się jak Rzym za Nerona na to piwo. Co nie jest dla niego dobre, bo tym łatwiej będzie się rozczarować, ale. Postaram się mieć z tyłu głowy, że to piwo kosztowało 3,50. 3,50, rozumiecie? 3,50, puszkowe piwo, 9% alkoholu. Gdzie 3,50 to kosztuje zwykłe, to, to musi mieć ekstraktu no, minimum 16, prawdopodobnie 18, tak? Czyli Zakładam, że to jest taki rauchbok, a może nawet doppel rauchbok. Czyli albo to jest koźlak dymiony, albo to jest podwójny koźlak dymiony. Tak sądzę. No po prostu nie da się mniej niż 6, z, 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 zrobić 9% alkoholu, nawet biorąc pod uwagę, że tam jest 8,5%, bo tak może być, nie? Zgodnie z polskim, przepraszam, tam jest, e, tam zgodnie z polskim prawem może być 8% alkoholu, 8,1%. No to, mo, no to, no to nie, nie da się zrobić, żeby to było mniej niż 16%, znaczy da się, ale nie sądzę, żeby to zrobili. W momencie, jak to, całą zmianę zrobili, to myślę, że byłby to, był, to nie byłby błąd. To by było, to by był wielbłąd. Dobrze, e, nie mamy niestety ekstraktu, więc no te moje dywagacje właśnie stąd się biorą, że nie mamy tego ekstraktu. S słowo o opakowaniu. No zarąbiste! E, klimatyczne, proste, e, pierwotna równowaga. Karpackie, słody, dymione. Natura Karpat. Wilk, jak powiedziałem. Wspieramy karpackie wilki. Rzeczywiście na stronie jest tam opisane, że oni coś tam płacą na jakieś tam stowarzyszenie, które tam wilkom pomaga. To już jest kurka, pójście w ogóle w ten, no bo przecież wilki, kurwa, są straszne. Trzeba wilki zabijać, bo wilki chodzą i się patrzą na dzieci, jak z RORAD wracają, nie? To pokazuje, yy, yy, jak yy, yy, totalnie mówię w poprzek, wszystkiemu poszli w tym wampurze. I ja to na mega szanuję. Mega, mega, mega szanuję. Um... O! Jeszcze jedna rzecz, za którą szanuję. E... Patrz pierwsza litera partii, żeby się dowiedzieć, gdzie wyprodukowano. Wcześniej tego nie było chyba w piwach Wampura. A Łomża, B Jędrzejów, C, yy, D Zabrze, E Rakszawa, G Braniewo. Patrzymy E. E to Rakszawa, czyli w domu. W, w Rakszawie, na Podkarpaciu, nieopodal Rzeszowa. Spróbujmy. Chyba czuję. <laughs> Chyba czuję dym. Tak, jest taka barwa. No może nie, nie jest to brąz. Nie jest to, ale taka, taki ciemny bursztyn, ciemny bursztyn. Eee... Drobno pęcherzykowa takiego koloru złamanej miedzi, yy, bieli yy, piana, niezbyt obfita, ale nie musi być. Troszeczkę, ale to może sobie wmawiam. Dobra, spróbujmy, spróbujmy i zaraz wszystko będzie jasne. No, nie czuć alkoholu w aromacie. Spróbujmy. Znaczy, zacznijmy od tego, że generalnie jest nieźle. Jest fajnie słodowe. Jest goryczka. Alkohol mm, praktycznie nie jest wyczuwalny w jakiś przeszkadzający sposób. Mm. Są jakieś takie nuty słodowe. Mm. Czy, czy ono jest mocno dymione? Nie jest. Nie jest mocno dymione. Czy ono w ogóle jest dymione dla mnie? Na pewno ma goryczkę i to jest, to jest na pewno na plus. Więc. Ja muszę powiedzieć tak, ponieważ ja bardzo lubię nuty dymne, więc mój poziom wyczuwania ich jest dosyć wysoki, to znaczy jak się czegoś nie lubi, to raczej jak coś komuś przeszkadza, to raczej wyczuwać na niskim poziomie, nie? troszeczkę wystarczy, żeby już ci przeszkadzało, nie, um, ponieważ nuty ja dymne lubię, no to tutaj one mi się nie narzucają, aczkolwiek przy wielu piwach dymionych um, ostatnimi czasy no mówiłem, że jest za mało tego dymu dla mnie. No koźlak wędzony to do końca nie jest, nie? To znaczy, jak na koźlaka, gdyby miał być koźlakiem, a nikt, nikt nie mówił, że będzie, to trochę brakuje... Mm, Sł nut takich y słodowych, y treściwych, y melanoidynowych, skórki od chleba. Jeżeli chodzi o wędzoność, no szlenkerla to nie jest. Nie jest, niestety nie jest. E Pewnie są ludzie, którzy wyczują to, a nie, no jest ewidentnie wędzone, dymione. O ile jeszcze w aromacie potrafię sobie ten dym wyobrazić, to w smaku. No, brakuje mi go. Więc tu jest pytanie, czy jeżeli rzeczywiście. No bo, no bo... i teraz tak. Jeżeli jednak VanPur pomyślał, ale nie chcemy zrazić obecnych klientów, to to jest dobry ruch. Ale jeżeli pomyślał, nie, my wiemy, że stracimy tych obecnych klientów, ale chcemy mieć nowych, yy, to ma być zupełnie inne piwo, to to jest za słabo dymione. Może koncepcja jest taka, żeby tę dymność podnosić z warki na warkę, nie? tam o minimalnie więcej tego słodu dymionego, aż rzeczywiście będzie go czuć. Na pierwszy rzut oka, że każdy laik wyczuje. No. Ja powiedzmy, laikiem nie jestem, ale mówię, mam obniżoną e, albo podwyższony próg wyczuwalności tego, tych słodów dymionek, dlatego że je bardzo lubię, więc e, one mi nie przeszkadzają. No, i, no nie czuję, no nie czuję, no nie będę was kurwa oszukiwał i siebie. No nie czuję tutaj, żeby to było, żebym spróbował, powiedział, o, rauchbok, o, piwo dymione. No niestety nie. E, aczkolwiek widziałem, że ktoś tam pisał, że czuję tę medzą. I ja mówię, w aromacie troszeczkę, troszeczkę coś tam czuć. Ale ogólnie, no to powiem, że jest nieźle. Bo tak, jest goryczka. Te 9%, i, no może troszkę jest wyczuwalne, ale bardziej jak 7 niż jak 9. Piwo ogólnie jest naprawdę niezłe. E, aczkolwiek u mnie powoduje niedosyt. Chciałem więcej tego dymu, chciałem więcej e, tej wędzonki. Miałem, i to też od razu mówiłem, miałem wysoko, wysoko zawieszone oczekiwania. Mówię, może receptura będzie ewoluowała. Ewoluować, tak? E, może z czasem będzie zwiększany udział słodów dymionych. Życzyłbym sobie tego, ale póki co, póki nie dostanę info, że. Słuchaj, teraz to już naprawdę jest mocno, o, mocno dymione, to raczej do tego piwa nie wrócę. Um, można się tego było spodziewać, że żeby nie stracić obecnych klientów, to raczej nie może to być, mówię, poziom wędzenia jak w szlękerli, ale. Jednak pewien niedosyt jest. Ale tak czy owak naprawdę szanuję za rebranding, za e, zmianę, za odwagę. Ciekawy jest tam, jak wyszły te e, miele żywiczne, e, ale e, no słody, dymione. Pomysł był super. Wykonanie zbyt mało. Tak jak ogólnie chwaliłem, że ło mega odważnie, szaleństwo i tak dalej, to piwowarowi tej odwagi zabrakło. Mam wrażenie. Wasze zdrowie, tak czy owak mówię, szanuję, idźcie tą drogą, więcej dymu, więcej dymu i myślę, że to będzie lepiej. Wasze zdrowie.